Tak więc witam w ostatnim odcinku tego maratonu. Niespodzianką jest to, że po wbiciu zaledwie 700 łapek w górę pod tym filmem zaczynamy maraton z najlepszych modyfikacji do Farming Simulator 19. 3 odcinki, 30 modyfikacji, z których każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Tak więc łapeczka w górę, a ja zapraszam was na pogromce mitów. Zaczynajmy! Jeśli odpalisz traktor i wyjdziesz z niego i odpalisz następny traktor, on nie zgaśnie. A gdy odpalisz i przełączysz tabem i odpalisz następny, on zgaśnie. Mit obalony. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ciągniki gasną dopiero po pewnym czasie ich nieużytkowania. Koń na najwolniejszym biegu wejdzie po bardzo stromym wzgórzu. Mit potwierdzony. Zarówno na najwolniejszym, jak i najszybszym możemy wejść na wzgórze, które jest prawie w pionie. Czy po zmianie kierunku jazdy pociągu pantograf się zmieni? Mit obalony. Pantograf pozostaje niezmienny. Czy gdy skosimy niedojrzałe zboże kosiarką, powstanie siano? Mit obalony. Nie można skosić niedojrzałego zboża kosiarką. Jak w prasie będzie najpierw 1% trawy, a później dozbieramy resztę, 99% słomy, to i tak wyleci belka trawy. Mit potwierdzony. Bardzo mnie to zaskoczyło i można to ciekawie wykorzystać, gdyż trawa jest cenniejsza od słomy, w moim mniemaniu. Co się stanie, jeśli podczas kontraktu ziarno wysypiemy do innego sprzedawcy? Zostanie nam naliczona kara za brakujący plon, a kontrakt nie zostanie zaliczony i nie dostaniemy za jego wykonanie żadnego wynagrodzenia. Gdy zatopimy brudny traktor, to się umyje.
Mit obalony. Mimo iż zabrudzenia były niewielkie, to pozostały niezmienne. Utopiony traktor można naprawić w warsztacie. Mit obalony. Jeśli utopimy świeżo zakupiony traktor, to nie ma opcji naprawy, a jeśli używany, to naprawa nic nie pomaga. Tak więc tutaj mamy przyczepę wypełnioną zbożem. Jest to największa taka z tych takich przyczep, takich, wiecie, do których nie potrzebujemy wózka do naczep. Tak więc już naszego Casey'ka, który no w sumie bez problemu sobie z nią radzi, w sumie do takich przyczep właśnie został stworzony. Odczepiamy sobie go. I w sumie no już możecie napisać w komentarzu, co wasze przemyślenia co do tego, co myślicie o tym, czy da radę, czy nie da radę. Tak więc za chwilkę się wszystko okaże. W sumie wydaje mi się, że nie da rady, że od razu się upadnie. Tak więc co się stanie? Podjeżdżamy. I ku. I w sumie, uwaga, jedziemy. Ej, dał radę. W sumie. Nawet się fajnie rozpędza. W sumie to teraz jest z górki w sumie. Ale teraz zawracam. What? Tak więc mit potwierdzony. Przysłowiowy rusek dał radę. I normalnie można tym grać. Co za jakiś szalony ciągnik ty. No tak więc jak widzicie, dał radę bez żadnych problemów. Tak więc przechodzimy do ostatniego mitu w ostatnim odcinku maratonu. Tak więc no maraton nie jest ostatni. Tak więc lecimy, tak, kupujemy sobie bizonika, jestem dosyć ciekawy tego mitu, ale najpierw może sobie kupimy jakiś duży ciągnik, który ten pług na pewno ociągnie i przeciągniemy sobie ten pług na jakieś pole, żeby sprawdzić, czy w ogóle damy radę z tym pługiem gdzieś się przejechać kawałek po polu, przeciągnąć go. Tak więc kupimy sobie Fenda 1000 Vario, który na 100% da radę sobie z tym pługiem. Następnie kupujemy ten 20-skibowy pług, mamy go, o, tutaj. Następnie kupujemy cyk, kup, ok. No i lecimy sobie. Teraz najbliższe pole będzie bodajże, będzie to pole numer 18. 18 albo 20, zaraz zobaczymy. Chyba na 20 sobie pojedziemy. Wydaje mi się, że na, tutaj pojedziemy chyba na pole numer 20. Tak będzie, wydaje mi się, najlepiej. Tak więc lecimy na pole numer 20. Które musimy jechać, tutaj chyba zjechać w prawo i tam zjechać na dół, tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie, bynajmniej. O, dobra, elegancko sobie. W sumie to mogłem wziąć moda follow me i od razu sobie pojechać we dwóch, ale w sumie to jest kawałeczek, tak więc bez problemu widzimy się za dokładnie sekundę na polu. Dobra, tak więc jesteśmy na polu, mamy tutaj bizona, header w sumie też widziałem, nie wiem po co. I mamy naszą przyczepkę trzypunktową oraz pług. Tak więc 20 skip kontra polska moc. I oczywiście, żeby nie było faila, kupimy oczywiście sobie najpierw to pole. Kup. No i co teraz? Pora odczepić nasz pług od naszego Fenda. Odjechać nim kawałek, żeby można było. W sumie ładnie się to skomponuje. Fajnie to też w sumie będzie wyglądało. I zaraz zobaczymy, jak będzie działało oczywiście. Bo o to nam chodzi, czy w ogóle będzie działało, czy będzie to kompatybilne, będzie raczej na pewno bez problemu podczepimy to. Tylko pytanie, czy będzie dało radę z tym ruszyć, że tak powiem na sucho, czyli z podniesionym, tak jak jest teraz, złożonym pługiem oraz z opuszczonym. Wydaje mi się, że z podniesionym nie będzie żadnych problemów, w sensie ze złożonym nie będzie żadnych problemów, ale jak już rozłożymy, to mogą pojawić, no na pewno będzie ciężko. Dobra, tak więc uwaga. To proszę państwa, jakby po prostu został do tego stworzony, tak więc no z złożonym pługiem nie ma żadnych problemów. I teraz, uwaga, rozkładamy go i zobaczymy, co się będzie działo, tak więc no nasz pług powoli się opuszcza. I uwaga, uwaga, uwaga. I klikam teraz V. I pług się opuścił. I uwaga, uwaga. Generalnie to można powiedzieć, że na prostej dał radę. No ale generalnie no to pracować się by tak nie dało, bo jest to dosłownie prędkość 0,5 km na godzinę. Jakoś to powoli idzie, ale no niestety można powiedzieć, że mit został, no dał i nie dał radę. Tak więc jedzie, ale mizernie jedzie.
No, tak więc cóż, to było na tyle w tym maratonie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że maraton, jak i sam odcinek, to Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, żeby odblokować maraton z najlepszych modyfikacji. Trzy odcinki po 10 modyfikacji w każdym. No i cóż, no i widzimy się w maratonie najlepszych modyfikacji, który mam nadzieję, że no 500 łapeczek wbijecie, myślę, że bez żadnego problemu. Tak więc widzimy się w maratonie najlepszych modyfikacji. Jestem Ananasek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!